Hejka, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejny odcinek pogadankowy, a tym razem będzie temat, o który prosiliście, czyli jak przylecieć do USA bez zielonej karty, bez języka i bez kasy. Ale to za chwilkę. Elo, elo, ja mam na imię Kasia i witam Cię na moim kanale. Razem z moją rodzinką mieszkam pod Chicago. Jeśli interesuje Cię tematyka USA, zostań z nami dłużej i wciśnij subskrypcję, żeby być na bieżąco. No to co? Lecimy! Kochani, z mojej poprzedniej historii, jeżeli niektórzy z Was śledzili, jeżeli nie, to zapraszam obejrzeć filmik, jak ja tutaj przyleciałam. Ja nie miałam zielonej karty. Przyleciałam tutaj z programu Au Pair, czyli opiekunka do dziecka, do dzieci, do amerykańskiej rodziny. To jest właśnie jeden z sposobów, jak tu można tak przylecieć. Ja wiem, że jest limit wiekowy, 27 lat bodajże. Jest jeszcze program Work and Travel, który również rozważałam. To jest przylotu na 3-4 miesiące bodajże. Na przykład pomagacie na siłowni, czy w cyrku, czy na jakimś basenie. Jesteście pomocnikami i nie mieszkacie u żadnej rodziny. Fajne w Au Pair jest to, że mieszka się z rodziną, ma się to doświadczenie przez 12-13 miesięcy, no bo to można sobie, wiem, że można jeszcze przedłużyć dodatkowo na jeden rok. No żyje się z tą rodziną, ma się praktycznie zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie i dlatego można tutaj przyjechać bez pieniędzy. Otrzymujecie wynagrodzenie, które bodajże teraz jest około $195 na tydzień. To jest bardzo mało pieniędzy, aczkolwiek było to $139.05, tak? Tak, jak ja byłam właśnie tą opiekunką do dziecka 18 lat temu. Miałam dwie dziewczynki, przyjechałam do tej rodziny. Wiadomo, no było na początku mi trudno zaklimatyzować się. Uważam to ogólnie za dobre doświadczenie. Wiele osób nie ma zbyt dobrego doświadczenia, bo mogą trafić na jakąś rodzinę, która no, nie jest dobrze dobrana, pomimo że starają się w tym programie organizujący tego programu, no tak jakby Was dopasować do rodziny, ale no nie zawsze to wychodzi dobrze, więc znam dziewczyny, które no niestety zmieniały parę razy rodzinę. W obecnych czasach zostało ustalone, że polscy obywatele mogą przylatywać do Stanów Zjednoczonych na okres 90 dni, również bez wizy. To jest, ja uważam, bardzo dobry plus i jak po tej całej sytuacji, która teraz jest, granice się otworzą, to ja myślę, że to jest bardzo dobry sposób na wyjazd. Nie zalecam zostawać nielegalnie, ale wiadomo, niektórzy zostają nielegalnie. Ja bym się w tym czasie starała, gdybym tutaj po prostu przeleciała do kogoś na wizie turystycznej. Następnym sposobem, jak tu przylecieć, myślę, że byłoby się staranie o pracę i najlepiej właśnie w polskim środowisku. Dlaczego mówię w polskim środowisku? Bo właśnie jeżeli bez języka, to byłoby Wam tak najłatwiej. Ja przyleciałam już, umiałam ten język, pomimo że często łapałam się na tym, że jak były jakieś wiadomości w telewizji, no to niestety dla mnie Amerykanie, oni bardzo szybko mówili. I zastanawiałam się, no jak to może być, przecież mam zaawansowany angielski, czemu ja tego do końca nie rozumiem. Po prostu brakowało mi takiego potocznego słownictwa danego regionu, no i tego się właśnie bardzo dużo nauczyłam, słuchając filmy, i to Wam zalecam, słuchając filmy, wiadomości, radio, praktycznie będąc w kontakcie z rodziną i również chodziłam tutaj do szkoły. Co jest dobre, zapisać się do Community College, czyli do koledżu, na lekcję języka angielskiego. Oni Was tam przetestują, zobaczycie na jakim poziomie jesteście i to jest bardzo dobre, bo wtedy można się tego douczyć. To ja mówię oczywiście na początku. Dlaczego? Dlatego, że nie zalecam być w otoczeniu Polaków przez cały czas, jeżeli chcecie się nauczyć języka. Bo szczególnie tutaj pod Chicago, no niestety, ale dużo nas na tak zwanym Polakowie nie mówi po angielsku. Ja znam ludzi, co mieszkają tutaj po 30-40 lat, mają polską pracę w polskiej firmie, mówią po polsku cały czas i trudno im naprawdę jest później się tego dobrego angielskiego nauczyć. Więc to jest tylko tak, myślę, na początek, jeżeli chcielibyście przylecieć i gdzieś się zahaczyć, no to Chicago jest właśnie takim dobrym miejscem, bo tutaj jest dosyć dużo Polaków. W
okolicach od Zatoki Meksykańskiej, Sarasota, Tampa, te regiony na Florydzie również polecam. Duże jest tam skupisko Polaków, zaczynają się otwierać polskie sklepy, są polskie msze w kościele, więc jest też taka jakby drugie miejsce, gdzie ja wiem osobiście, że naprawdę bardzo dużo osób się wyprowadza na Florydę. W to miejsce akurat jest tam mniej huraganów od strony Zatoki Meksykańskiej, aczkolwiek no zdarzają się. Jeżeli chcielibyście zalegalizować swój pobyt, to starałabym się, zależy z jakiego programu przylecicie, czy też przylecicie na 3 miesiące i zaryzykujecie. Myślę, że najlepiej jest szukać właśnie sponsoringu o pracę. Sponsoring o pracę jest dosyć trudny i długotrwały. Sponsoring, jeżeli chodzi o szkołę, z tego co wiem, może być no, nawet dla osoby starszej. Uważam, że to jest bardzo dobre właśnie, że granice zostały otwarte, bo daje to dużo ludziom możliwości. Nie jestem za tym, żeby, wiecie, zostawać nielegalnie, bo to była właśnie moja jedna zasada. Chciałam tu zostać, ale tylko i wyłącznie jak będzie to legalnie zrobione, więc cieszę się, że ta moja druga rodzina, która sponsorowała mnie na szkołę, a ja w zamian za to opiekowałam się ich dziećmi, że po prostu w ten sposób mi pomogła. No bo wtedy po prostu dało mi to możliwość, że nie muszę być ograniczona jakimś czasem. Miałam wizę na 2 lata bądź 3, nie pamiętam dokładnie, mogłam później ją przedłużyć na studia licencjackie, a w międzyczasie właśnie poznałam mojego męża, także miałam dosyć sporo czasu, jeżeli chodzi o pobyt tutaj legalny, jak już zaaplikowałam o ten pobyt z racji chodzenia do koledżu. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli chodzi o język, to język myślę, że najlepiej jest podszkolić właśnie przez rozmowy z Amerykanami, słuchanie telewizji po angielsku, mówienie, nawet jeżeli nie jest to poprawnie gramatycznie, słuchanie radia. Tak więc fajnie jest na początku pracować z Polakami, ale dla tych, którzy chcą się nauczyć języka, ja myślę, że jest bardzo ważne, żeby nie starać się totalnie być w dzielnicach Polski, gdzie macie wszystko praktycznie po polsku, i banki, i sklepy, i mechanika po polsku, i doktora po polsku, i dentystę po polsku, bo to po prostu daje nam jakiś taki komfort, ale na pewno nie nauczycie się tego języka tak, jakbyście chcieli. Jeżeli przylatujecie bez języka, no to jednak musicie być wrzuceni na głęboką wodę. Najlepszym przykładem jest moja mama, która wydaje mi się w wieku lat 56, o ile dobrze pamiętam, wysłałam ją do koledżu, był to właśnie taki semestr, on trwał 3 miesiące bądź 4. Ona w tym czasie chodziła właśnie i z Meksykanami, i z Rosjanami, i z innymi narodowościami i zakwalifikowali ją na podstawie testu. Chyba dostała się na bardzo początkowy angielski i powiem Wam, że w wieku lat 56 ona się nauczyła angielskiego przez te 3 miesiące. Jeszcze muszę dodać, że w zasadzie w Polsce pomogło jej to, że chodziła na tak jakby korepetycje z paniami, koleżankami w swoim wieku, bo akurat była taka możliwość, że na wymianę tam z kościoła bodajże przylecieli Amerykanie, którzy mówili po polsku z Kalifornii. Oni uczyli za jakąś taką drobną opłatą raz w tygodniu mamę i koleżanki angielskiego i to dużo też pomogło, więc, ale na pewno dużo jej to dało tutaj na przykład być na lekcji na początku, pomimo że tego nie rozumiała i pomagała mi robić te lekcje, no nauczyła się do tego stopnia z osłuchania, z mówienia do Jamesa, do tego stopnia, że naprawdę nie ma słówek, które by no, nie znała. Następna rzecz to właśnie środki finansowe. Ja zrobię osobny odcinek, bo to również się cieszyło Waszym zainteresowaniem, ile życie tutaj kosztuje. Miałam coś takiego około 8 miesięcy temu, ale wiadomo, zawsze temat na odświeżenie się przyda, więc nie będziemy się tutaj tym zajmować teraz, ale jeżeli przylatujecie bez pieniążków właśnie na jakiś program work and travel, albo au pair, albo do kogoś,
i wiecie, że będziecie szukali pracy albo będziecie właśnie pracowali w tym programie, to nie ma potrzeby nie wiadomo jakich środków finansowych brać. Aczkolwiek dobrze jest mieć parę tysięcy dolarów tak na taki start. Jeżeli przenosicie się do Stanów i chcecie tutaj zamieszkać, no to to już jest troszeczkę inna bajka, bo na rozkręcenie tego wszystkiego, na wynajem mieszkania, na kupno samochodu musicie tak minimalnie liczyć 15 tysięcy dolarów tak na start, żeby tak wam było przez parę miesięcy ok, żebyście mieli za co przeżyć. Kochani, mam nadzieję, że troszeczkę przybliżyłam wam, jak można przylecieć do Stanów bez zielonej karty, bez języka i bez pieniędzy. Wiadomo, każdy przypadek jest inny, więc proponuję znaleźć jak najlepszą drogę dla siebie. Mam nadzieję, że wam się uda, dla tych, którzy nadal chcą tutaj przylecieć, czy to do rodziny, czy to właśnie na zarobek. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zadawajcie je właśnie w komentarzach poniżej, a ja będę na nie odpowiadać. Dzięki bardzo i do zobaczenia następnym razem.